Czyżby ten przystojniak z biura obok kolejny raz sam do ciebie zagadał? A może już trzeci raz uciąłeś sobie przyjemną pogawędkę z tą piękną kobietą, którą spotykasz w windzie? Jeśli tak, to super, zanosi się na poważny związek, więc przyjmij moje gratulacje. A tak na poważnie, to jeśli ktoś wpadł ci w oko i bardzo chciałbyś podobać się tej osobie, to bardzo łatwo możesz zacząć widzieć tylko to, co chcesz widzieć, czyli wszelkie nawet najmniejsze oznaki tego, że się podobasz. I jednocześnie przestajesz widzieć większość znaków, które mogą świadczyć o tym, że jednak się nie podobasz. Zatem to nagranie jest ostrzeżeniem. Przed tobą 5 wskazówek, które mogą cię otrzeźwić jak kubeł zimnego piwa. 1. Ta osoba w twojej obecności pokazuje swoje zainteresowanie komuś innemu. Na głos przy tobie z kimś flirtuje albo opowiada o swoich randkach, nie przejmując się, czy usłyszysz to, czy nie. Najgorzej, jeśli bezpośrednio mówi ci, kto jej się podoba. Gdyby ta osoba była tobą mocno zainteresowana, to raczej starałaby ci się pokazać, że jest wolna i nie masz żadnych przeszkód, żebyś zaczął się z nią spotykać. Więc widząc takie sygnały, jakby powiedział ojciec Natanek, wiedz, że coś się dzieje. 2. Kiedy wymieniacie SMS-y, wiadomości na Facebooku albo maile, najczęściej to ty musisz ciągnąć rozmowę. Zdarza się, że na niektóre wiadomości w ogóle nie dostajesz odpowiedzi, albo czekasz na nią nawet parę dni. Kiedy rozmawia ci przez telefon, to ona pierwsza przeważnie kończy rozmowę. Znowu wiedz, że coś się dzieje. 3. Proponujesz spotkania, ale wiecznie spotykasz się z odmową, albo tamta osoba zawsze dąży do spotkania tylko w większym gronie. Kiedy ci odmawia, nigdy mocniej się z tego nie tłumaczy, albo podaje ci wymówki, które nie byłyby dla niej ważne, gdyby była naprawdę zainteresowana. Na przykład mówi ci, pewnie, super, że proponujesz, chętnie bym się z tobą spotkał, ale kurde, dzisiaj mam strasznie ważny serial, wiesz? Dam ci znać, jak będę luźniejszy. 4. Nie odwzajemnia oznak zainteresowania z twojej strony. Sam nie zaproponuje spotkania, mimo że ty ostatnio proponowałeś. Nie nawiązuje dłuższego kontaktu wzrokowego, ani nawet lekkiego, przypadkowego kontaktu fizycznego, typu dotknięcia w łokieć czy plecy. 5. Najczęściej to ty inicjujesz kontakt. Ta osoba dużo rzadziej. A jeśli już zadzwoni albo napisze, to najczęściej w jakiejś sprawie, albo dlatego, że potrzebuje twojej pomocy. Wtedy jest miła i uprzejma, ale kiedy zdobędzie to, czego chciała, to znowu się nie odzywa. Więc wiedz, że coś się dzieje, ale na pewno nic dobrego. Oczywiście im więcej podobnych oznak, tym większa szansa, że ta osoba nie jest tobą zainteresowana w ogóle. Jeśli widziałeś wcześniejsze moje filmy, to czasami możesz mieć wrażenie, że tamta osoba robi coś umyślnie. Specjalnie gra, żeby być dla ciebie większym wyzwaniem. Jakby ci to powiedzieć? Nie, tak nie jest. Po pierwsze, w skali naszego społeczeństwa nadal bardzo niewiele ludzi ma o tym pojęcie. A po drugie, nawet jeśli ktoś zna tę strategię, specjalnie pokazuje ci brak zainteresowania, no to ciesz się i raduj, bo robi to tylko po to, żeby za chwilę mimo wszystko zrobić krok w twoją stronę. I to wszystko na teraz. Po więcej informacji odsyłam na stronę jakzdobywać.pl. Tam znajdziesz m.in. darmowe testy, jak na przykład test flirtu i ciętej riposty. A jeśli podobało ci się to nagranie, to subskrybuj ten kanał i polub moją stronę na Facebooku. Do następnej niedzieli. Robert Marcher.